Proszę Państwa, nadciąga nowy rok. Pełno jest wszędzie różnych przepowiedni, analiz politycznych i tym podobnych. Ja już co prawda trochę wspominałem o przepowiedniach, jakie występują w związku z nowym rokiem Anno Domini 2019, ale zrobiły na mnie wrażenie lektura Gazety Warszawskiej i uwagi Pulsu Biznesu, plus oczywiście wcześniejsze dywagacje na temat Nostradamusa, wypowiedzi pana Jackowskiego, etc. I w związku z tym daję kolejną, jak gdyby, wizję, interpretację, głównie omówienie interpretacji Gazety Warszawskiej i częściowo Pulsu Biznesu, ale i swoje uwagi wynikłe z innych przepowiedni, które czytałem i które niestety mogą się też w większym lub mniejszym stopniu spełnić. Mogę mieć własną troszkę interpretację. Bo proszę Państwa, już proszę Państwa, w styczniu nas straszą, że będzie wielkie zaćmienie widoczne z terytorium Chin, Mongolii, Rosji, Japonii i tak dalej. No wiadomo, że jak jest zaćmienie słońca, no to niestety to nie jest dobry omen i twierdzą, że potem może być tylko gorzej, co nie daj Boże. No ale ja skoncentruję się na tym, co było powiedziane w przypadku, przynajmniej na razie, Gazety Warszawskiej. Więc proszę Państwa, wiadomo, że zawsze na koniec roku wszyscy się interesują, co będzie w następnym, jakie są te przepowiednie, analizy. A sytuacja polityczna, zwłaszcza w świecie, się nader zagęszcza. I może być różnie, nawet źle. Bo przecież wiadomo, że od wojen handlowych realnymi i zbrojnymi. A analizy polityczne też są niepokojące. Zaś układy astrologiczne, według tego, co mówią znawcy, nie są numerologiczne, bo to będzie 2019 rok trójki, zupełnie niezłe. A chiński horoskop, w nich rok świni, wręcz dobry, ale może to głównie dla Chin, a niekoniecznie dla nas wszystkich. Zresztą nikt nie zna dokładnie wyroków opatrzności. No niby to ten rok świni według Chińczyków brzmi nieźle, ale zamieszczone i omówione przez panią Aldonę Zaorską się w warszawskiej przepowiednie, zwłaszcza zamieszczone tam interpretacje centurii Nostradamusa, są nader niepokojące. Według tych interpretacji świat ma być na skraju katastrofy. Tak gospodarczo-finansowej, jak i kataklizmów naturalnych, zamieszek, a nawet wojny. Co najdziwniejsze jeszcze, twierdzą tam, że na Saharze, w dłuższych deszczach, które przecież tam są rzadko, się wylęgnąć pełno szarańczy i ma zaatakować Europę i Bliski Wschód. No to dość ciekawe. Ma być też poważne prześladowanie Kościoła i ataki muzułmańskie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. I o dziwo, według tych interpretacji, co zresztą troszkę koresponduje z innymi przepowiedniami, Polska ma się niemal sprzymierzyć z niektórymi krajami arabskimi czy muzułmańskimi, ale utrzymać u siebie katolicyzm mimo zawieruch wieczeństw. No, wszystko to brzmi dość ciekawie i dziwnie, no ale różnie być może. Musiałyby naprawdę być w tym roku bardzo duże zmiany. Może to się zrealizuje trochę później, ale to znaczy, że rok będzie bardzo ciekawy, wręcz gorący, jak to chińskie mówi przysłowie. Obyś żył w ciekawych przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Dla osłodzenia pani Zaorska przypomina przepowiednie Stęgo Boży i ojca Kimuszki i też dawne przeorały Stachiusza i opata Reszki, które ostatecznym są dość optymistyczne. Mamy wyjść
w końcu nieźle, a poza dymie w świecie być bardziej umocnieni i należeć wręcz do mocarstw. No ale lepiej nie być mocarstwem i nie mieć wielkich strat, prawda? To nie musi się stać już w 2019, ale może się to w przyszłym roku wszystko zdecydowanie zacząć. Zaś puls biznesu straszy trochę inaczej. Wieszczy wieszczy, że próba przejęcia i upadku banku pana Czarneckiego, co znamy sprawę tą KNF-u, spowoduje duże zamieszanie, widocznie kwestia afery KNF-u też, kolejki do banków i protesty oraz spadek zaufania do banków, a nawet władzy, a może nawet jakieś rozruchy. Zaś pan Jackowski na 2019 rok przedstawił już co najmniej kilka przepowiedni.